dom jest na dawnych polach bielańskich. Nasz dom imienia Maryny Falskiej. Pomnik jej życia, gdy w twardym trudzie dbała, by z dzieci wyrośli ludzie. Dbała pani Maryna, dbał Janusz Korczak, któremu mali poeci także poświęcili niejedną strofę. Tym świetnym pedagogom Żoliborski Dom Dziecka zawdzięcza nie tylko istnienie, ale i wierność zasadom patriotycznym i moralnym. Przez 70 lat utrwalili je wychowawcy, przejmowali wychowankowie, którzy z różnych stron kraju zjechali na jubileusz. W dziejach tego domu jak w lustrze przegląda się polska historia. Szlachetne ideały towarzystwa Nasz Dom, międzywojenna dobroczynność, dramat wrześniowy, śmierć wielu wychowanków na ulicach powstańczej Warszawy, szpital w dziecięcych sypialniach, potem kłopoty lat 50. i codzienne niełatwe życie. Wspominali te górne i chmurne chwile starsi i młodsi wychowankowie. Po latach dla żołnierzy z naszego domu, którzy do niego już nie wrócili, krzyże powstańcze. Podtrzymają tradycję i utrwalą pamięć. Górnośląskie miasteczka i temat dotąd wstydliwy. Jedni nazywają go problemem mniejszości niemieckiej, inni kwestią obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. Pulsujący od lat w podskórnym życiu regionu, dziś wyraźny jak napisy na drogowskazach i szyldach. Kilkaset tysięcy ludzi przyznających się do tradycji, kultury i języka niemieckiego wyjechało stąd na zawsze. Pozostały gospodarstwa, wokół których nikt się nie krząta. Pustoszeją fabryki. Huta Mała Panew niegdyś pracowała na trzy zmiany. Dziś trudno skompletować jedną. Ci, którzy czując się Niemcami pozostali, rozróżniają pojęcia Heimat i Vaterland. Nie chcą wyjeżdżać. Rozumieli emigrację za chlebem, nie akceptują emigracji za komputerem. Organizują się, bo chcą kultywować swoje tradycje i duchową wspólnotę. Starają się zarejestrować Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej. Nieformalnie istnieje ono od dawna, a jego zapobiegliwi członkowie bez rozgłosu dbają o utrwalenie różnych śladów z przeszłości. Co niedzielę idą na Górę Świętej Anny, by uczestniczyć w mszy za zezwoleniem biskupa Nosola, odprawianej po niemiecku. Ślą modlitwy o uznanie ich racji. Czy także o to modlą się tutejsi Polacy? Tak długo czekaliśmy na otwarcie mostu poniatowskiego, że aż nam do cna wyschły samochodowe baki. 4 lata i 3 miesiące. No ale nareszcie jest, choć nie całkiem. Zabytkowe wieżyce ożyją dopiero wiosną. Jeszcze nie ruszyły tramwaje. Wrócił na most tuż po uroczystym odsunięciu szlabanu osobiście przez prezydenta Warszawy, ucieszonego rozluźnieniem korków na głównych arteriach miasta. Cieszymy się zresztą wszyscy, choć radość przytłumił duży karambol na śliskiej jezdni mostu już w 4 dni po otwarciu. Nadzieja w powiedzonku, co źle się zaczyna, dobrze kończy. Polscy uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Szczególna to ekspozycja, doceniona przez znawców, podziwiana przez amatorów. Złożyło się na nią ponad 200 prac, w tym kilkadziesiąt zwiezionych z Galerii Tretiakowskiej i muzeów w Leningradzie i Mińsku. Łączy je jedno, szkoła ich twórców, która odegrała dużą rolę w dziejach kultury polskiej XIX i początku XX wieku.
Wywodzi się z niej ponad 100 naszych malarzy, rysowników i architektów. Wystawa urządzona w Muzeum Narodowym, grupująca obrazy 74 malarzy, jest dziełem pani Lilii Skalskiej-Miecik, która przygotowała ją, penetrując źródła nadchodzące z archiwów i bibliotek radzieckich. Ekspozycja i specjalny katalog zwieńczyły pionierską pracę. Rok 1951. Na dawnym placu Bankowym staje pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, Dłuta Dunajewskiego. Imię rewolucjonisty przybiera też plac i nic nie wskazuje na to, by rdza historii nadwątliła cokół. A jednak po 38 latach ratusz musiał rozstrzygnąć dylemat: metro albo pomnik. Przegrał Feliks Edmundowicz, którego betonową postać postanowiono przenieść i przechować w innym miejscu. Rozbiórka oczywiście ściągnęła na plac tłumy warszawiaków. A potem wystarczył jeden nieostrożny ruch operatora dźwigu i monument przestał istnieć, zaś plac wrócił do dawnej nazwy. Nie pozostały na nim nawet szczątki, rozebrali je warszawiacy. Skoro Amerykanie fragmentu muru berlińskiego sprzedają po 10 dolarów, to ile może kosztować kawałek cokołu spod niezapomnianej sylwety? Tak startowaliśmy z trudem 1 grudnia przed 45 laty. We frontowych okopach, w cieniu czołgów, filmowaliśmy koniec wojny, ludzkie dramaty, nędzę tułaczki i biedę codzienności. Potem rośliśmy z Polską Ludową przez kolejne 3601 wydań kroniki. Dodawaliśmy otuchy odbudowującym kraj, szukaliśmy nadziei w pracy, która miała polepszyć polski los. Zaglądaliśmy do kopalń, bo liczyła się każda tona węgla, i na wieś, bo tam liczono hektary rozdzielanej ziemi i zabierano się za naukę pisania i czytania. Wszystko wtedy musiało się udać. I nieśmiertelny spust surówki, i żniwa okupione, jak pisano, znojem rolnika, i budowanie w rytm piosenki na lewo dom, na prawo dom, i wodowanie, żeby nic nie utonęło, a później motoryzowanie, coraz droższe. Sądząc po propagandzie, to nie poszło nam gładko, tylko ze zwiniętym papierem i rozwiniętymi kolejkami. Filmowaliśmy pochody i rozmaite uroczystości ku czci. Obserwowaliśmy bale, jakby radośniejsze niż te obecnie. Otwieraliśmy się na świat, czasem załapując się na miejsce w samolocie dla naszego operatora. Jak wszyscy, zakręcaliśmy co jakiś czas i wtedy nasze kamery rejestrowały tragedię w Poznaniu 56 roku. W Gdańsku w 70. I w tym samym mieście uniesienia sierpnia 10 lat później. Przemykaliśmy ulicami w pierwszych dniach stanu wojennego, kręcąc filmowe dokumenty dla potomnych. Zmieściliśmy się za plecami osobistości okrągłego stołu, zawsze troszeczkę spychani, bo telewizja nigdy nie rezygnowała z pierwszej linii frontu. Ale nie dawaliśmy się, choć sprzęt nie z tej epoki, a i szeregi nam się wykruszyły z wielkich mistrzów kamery. Utrwalaliśmy na filmowej taśmie nasze dzieje, dobre i złe. Jak będzie dalej, zobaczymy.